Nie ukrywam, że, że wiele razy zdarzało mi się namawiać moich kolegów, konfederatów z naszych partii konfederackich, koalicyjnych, namawiać na to, żeby dostrzegli zalety także i w kandydatach spoza szeregów naszych partii. Z różnych innych środowisk, i wydaje mi się, że to jest recepta na wybory samorządowe. To jest, Szanowni Państwo, taka liczba kandydatów. E Taka liczba kampanii w kampanii, które trzeba przeprowadzić i do rad gmin, i powiatów, i do sejmików wojewódzkich, że choćbyśmy się wbili w pychę po trzykroć, no to po prostu tego wszystkiego kadrami skromnymi ciągle ani korony, ani nawet całej konfederacji. My tego nie obsłużymy. Więc, i to byłoby szkodliwe, takie usiłowanie. Więc po prostu do wszystkich jeszcze raz zwracam się. Chodźcie z nami, nawet wy, szanowni, którzyście nie głosowali na nas ani w roku 19, ani w 23. Pójdźmy wszyscy po rozum do głowy i twórzmy rozmaite konstelacje i koalicje. Nawet jeśli pójdziemy do sejmików pod szyldem konfederacji, to przecież... To nie jest żadna tajemnica, ani żadna niedyskrecja polityczna, że w gminach bardzo różnie to się może układać i różne inne komitety wyborcze mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem w poszczególnych gminach. Chodźcie z nami. No, nie lekceważcie konfederacji, wy, którzyście. Z różnych przyczyn szukali szczęścia pod innymi znakami, teraz idąc do wyborów parlamentarnych. Wy, którzyście ostatecznie nie zarejestrowali swoich komitetów, czy zarejestrowawszy komitety, nie zarejestrowaliście skutecznie list, no to niech się to nie zmarnuje. Niech się to nie zmarnuje. Wszyscy, którzy nie jesteście ani czerwoni. Ani, ani Różowi, ani tęczowi, ani, ani Zieloni Eurokołchozowi, chodźcie z nami konfederatami do wyborów samorządowych. Wszystkie ręce na pokład i naprawdę e, roboty dla Polski dla nikogo nie zabraknie. E, I. E, Pięknym urokiem starej konfy było to, że ona otwierała się na bardzo różne środowiska, formacje, organizacje, nawet i partie. I, i myślę, że kampania samorządowa, a może też euro-kołchozowa roku 2024, będzie dobrą okazją do takiego, powiedzmy, powrotu do korzeni.